Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszej premierze o króliczkach. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat zapalenia płuc u króliczka, jak to wygląda. No i Śnieżka, chodź bliżej. O. I co? I będziemy sobie kontynuować kolejną. Bo to już jest ostatni temat z tego, tutaj z tych schematów o drogach oddechowych. No i to później sobie rozpoczniemy już inne tematy. Moi kochani, łapki w górę, sub z dzwoneczkiem i możemy zaczynać. Lecimy. Dobra, moi drodzy, no to tak, ja się przetransportowuję, chodź Śnieżka, chodź tu, no. Ja się przetransportowuję już na tą, no i mamy tak, zapalenie płuc, objawy, chudnięcie, brak apetytu, chrapliwy oddech, trudności z oddychaniem, katar, nieprzyjemny zapach, spyszczka, apatia. Konieczna jest wizyta u weterynarza. To bardzo poważna choroba. I rakowania. Są ostrzeżenia. Królik dostanie antybiotyk i prawidłowe leki do rozprzestrzeniania wydzieliny w płucach. Pamiętajmy o podawaniu probiotyków. Na przykład Lakcit, jedna kapsułka dziennie, pomocny dla utrzymania prawidłowego składu mikroflory jelitowej. Królik powinien być trzymany w ciepłe. Możemy do klatki włożyć ciepły, zwilżony w kocu termofor lub część klatki naświetlać lampą podczerwienną. Pomocne w leczeniu są inhalacje. Tak, dokładnie, my już mieliśmy o inhalacjach w pewnym tam etapie. Tak. I teraz mamy coś takiego jak na zimno. Skropić ręcznik lub dywanik kropelkami dla niemowląt, Bobix pisze, i położyć w klatce królika. To jest na zimno, tak? Czyli bierzemy jakiś tam, nie wiem, dywanik, cokolwiek, no i wkładamy to, tak, króliczkowi. Na ciepło teraz. Łyżeczka tymianku i łyżeczka rumianku wrzucamy do zimnej wody, zagotować, odstawić z ognia, dodać pół łyżki sody. Nawiasie, uwaga, ucieka z garnka. Koniec nawiasu. Postawić obok klatki na około 10 minut. Klatkę i garnek przykryć kocem. Klatkę pisze i garnek? Ja mam klatkę z garnkiem. No dobra. Okej. Okay. Czyli moi kochani, tak jak jest napisane, na ciepło robimy w ten sposób. No wiadomo, trochę więcej roboty jest niż na zimno, ale zawsze tam jakieś pomysły się nada na to zapalenie, prawda? I jeszcze mamy tak, ostatni punkt, inne przepisy. Do wrzątku dodać 2 łyżki soli iwonickiej i kilka kropli inhalatora. Postawić obok klatki JW. Trzeba później dobrze wytrzeć uszakowi ręcznikiem, bo para osiada też na sierści i uszak może się przeziębić lub będzie mu zimno. Jeśli królik nie ma apetytu i odmawia jedzenia, należy go dokarmiać. Więc na ten temat w podziale dokarmianie. Teraz tak, ja mam taką jakby... I to jest ogólnie wszystko.
Ja mam coś takiego jak. Mamy taką szczykawkę. To jest taka szczykawka. Coś takiego. I tą szczykawką. To jest również dla psa, kota, królika. Tą szczykawką po prostu tutaj mamy trzy takie te mamy. No i to dajemy. Wkładam sobie tutaj. Oczywiście wiadomo, musimy nabrać pierw. Zatkać. Nawet nie zatkać. Zatkać na koniec. Włożyć po prostu, napchać tutaj do pełna. No i dać króliczkowi do pyszczka. Nie jest to skomplikowane. Nieraz dokarmiałam króliczka. Ale najlepiej mieć właśnie coś takiego. To mam od uszatkowych rat. Sobie u niej właśnie kupuję takie rzeczy. Tak samo jak sianko ostatnio sobie kupiłam. No i powiem tak, że to jest bardzo przydatne, bo każdy z nas, kto ma jakiegokolwiek zwierzaka, powinien mieć taką szczykawkę, żeby móc mu później napełnić. I tutaj mamy oczywiście wszystko jest wyjaśnione. Z drugiej strony jest oczywiście napisane, do czego to służy, jak to zrobić. No i to jest to wszystko, moi drodzy, co królik tak naprawdę, co powinniśmy zrobić podczas zapalenia płuc u króliczka. Dzisiaj taka krótka premiera. Ja się z wami, moi drodzy, żegnam. Życzę wam spokojnej nocy. No i super poniedziałku, fajnego wtorku, super środy, zarąbistego czwarteczku i super piąteczku. Także dziękuję bardzo, że byliście. Trzymajcie się. Dziękuję za łapki w górę, za subskrypcję. No i do następnego. Buźka. Pa. Trzymajcie się. A i właśnie jeszcze jedna rzecz, co miałam powiedzieć. Zostawiam was z królową. Pa.